Dzień dobry, witam jeszcze raz. Może być o tyle ciężko, że w ogóle nie widzę waszych twarzy, a zawsze jestem przyzwyczajona, że jednak widzę reakcję publiczności, ale damy jakoś radę, bo dużo znajomych osób też, więc myślę, że będzie dobrze. Tak, ja może nie powiem o całym projekcie, powiem tylko wstęp i zarys głównych działań, bo tak naprawdę cały dzisiejszy dzień będzie poświęcony temu, żeby przyjrzeć się, co robiliśmy w projekcie, jakie wypracowywaliśmy kompetencje i rekomendacje. Ja przedstawię oczywiście w skrócie też, żeby nie przedłużać, to co robiliśmy, jakie były wyzwania. Opiszę konkretnie działania oraz obszary wsparcia. Powiem też o celach projektu, a także skupię się przez chwilę na ewaluacji, bo mamy tą możliwość, że już została przeprowadzona pełna ewaluacja końcowa, więc też wiemy, jakie były efekty, jakie były wyniki i myślę, że są one bardzo ciekawe i z przyjemnością będzie o nich można posłuchać, a też o samych działaniach dowiecie się więcej Państwo w czasie sesji drugiej i w czasie sesji trzeciej. Sam projekt był projektem pilotażowym, innowacyjnym. Zaprosiliśmy do projektu 20 szkół z całej Polski i co jest ważne, że były to szkoły bardzo różne, czyli to były szkoły duże, małe, doświadczone, realizujące projekty z dyrektorami, którzy pełnili swoje funkcje już wiele lat, ale też z takimi, gdzie dyrektorzy dopiero zaczynali swoją funkcję i było to zamierzone, to znaczy chcieliśmy przetestować i sprawdzić, jak te rozwiązania, które proponujemy szkołom, sprawdzą się po prostu w różnych szkołach. To wszystko były szkoły publiczne, to wszystko były szkoły podstawowe i w ramach każdej z tych szkół zaprosiliśmy 1/7 klasę oraz nauczycieli uczących w tej klasie. Więc była to taka klasa wybrana i trochę też nauczyciele wskazani poprzez wybór klasy 7. Wsparciem również byli objęci dyrektorzy w szkołach. Także też oferowaliśmy im wsparcie i działania do nich adresowane. I strasznie mi jest miło, że wielu z was jest dzisiaj tutaj, dyrektorów i nauczycieli. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Witam was jeszcze raz. Tak. Twarzy nie widzę, ale poznaję co osoby nawet bez twarzy. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, jak był realizowany projekt. Projekt był finansowany z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, ale tutaj głównym grantodawcą było Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawahałam się, bo przez te 3 lata kilkakrotnie nazwa się zmieniała, ale obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. I rzeczywiście zarówno w przypadku Ministerstwa Rozwoju, jak i Ministerstwa Edukacji i Nauki to wsparcie i udział w trakcie całej realizacji projektu był bardzo duży, czyli to nie był typowy projekt, w którym po prostu realizator realizuje i przedstawia na koniec raport, tylko rzeczywiście udział osób z ministerstwa był duży i na każdym etapie było zawsze wszystkie działania i wyniki tych działań konsultowane i przekazywane. Realizowany projekt był w konsorcjum, czyli liderem było Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale był robiony również w partnerstwie. Partnerami naszym było Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie WIS z Radowa. Jędrzej o tym już wspominał. Mieliśmy też partnerów nieformalnych, czyli Deloitte Polska i Zwolnieni z Teorii. I w takim gronie realizowaliśmy ten projekt przez 3 lata. Witam też, bo dzisiaj jest dużo i doradców, i trenerów, i osób wspierających, konsultantów i ekspertów, więc też miło, że znaleźliście czas i jesteście dzisiaj z nami na zakończenie i podsumowanie. No, projekt zaczął się tuż przed pandemią i zanim rozpędziliśmy się na dobre, skończyliśmy rekrutację, to zaczęła się pandemia, która wszystkich troszkę zaskoczyła. Zaraz potem przyszła edukacja zdalna, potem edukacja hybrydowa i musieliśmy się ze szkoleń stacjonarnych, wyjazdowych przesiąść troszkę na szkolenia online'owe, na webinary. Później wróciliśmy na szczęście troszkę do szkoleń, ale co widać też w ewaluacji, to żal taki jest niespełniony za możliwością kontaktu osobistego. Więc no tak, a dodatkowo na sam koniec, już w trakcie ostatnich testów narzędzi oraz kolejnej fazy ewaluacji również wybuchła wojna w Ukrainie, która też dodatkowo skomplikowała sytuację, więc projekt jest pełen wyzwań. Dokładnie tak jak Jędrzej mówił, wymyślaliśmy ten projekt co najmniej kilkukrotnie na nowo, więc było to też ciekawe wyzwanie. Jakie były cele projektu? Celów było sporo. Natomiast
wyróżniłam tutaj dwa kluczowe, czyli, czyli wypracowanie takiego modelu rozwijania kompetencji proinnowacyjnych w szkołach publicznych, który będzie mógł być skalowalny i stosowalny i będzie przede wszystkim skuteczny. A dodatkowym celem było również wypracowanie rekomendacji dla systemu oświaty. Będzie o tym mówił więcej troszeczkę Jędrzej w dalszej części tej sesji. Jeżeli chodzi o kompetencje proinnowacyjne, to też nie będę więcej o tym mówić, ponieważ cała sesja druga będzie poświęcona właśnie kompetencjom proinnowacyjnym. Będzie można posłuchać wykładów i wysłuchać również panelu. Tylko wspomnę, że podstawą do wypracowania tej koncepcji był raport przygotowany pod redakcją, pod przewodnictwem profesora Faslewicza Szkoła dla Innowatora, w której koncepcje proinnowacyjne się pojawiły. My te kompetencje przerobiliśmy, obudowaliśmy takim oprzyrządowaniem, żeby możliwe było ich realizacja i wdrażanie w samych szkołach. Raport jest dostępny, więc jeżeli Państwo nie dostaliście w materiałach, to również jest dostępny do pobrania. Można też nasze publikacje pobierać. Serdecznie zapraszam. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj, obecnie pracujemy nad 5 wiązkami, które są wynikiem zebrania kompetencji, 18 kompetencji proinnowacyjnych wskazanych przez profesora Faslewicza. I to jest współpraca, liderstwo, samodzielność myślenia, rozwiązywanie problemów i zarządzanie sobą. To tyle, jeżeli chodzi o kompetencje. Zapraszam serdecznie na panel drugi. Ja trochę przyspieszam, też czasu nie jest dużo. Na panel drugi, na sesję drugą, w której to wszystko będzie omawiane. Chciałam natomiast powiedzieć kilka słów o tym, jakie rzeczy, jakie elementy i obszary dotyczące tego projektu były dla nas bardzo ważne i które staraliśmy się we wszystkich działaniach uwzględniać, we wszystkich oferowanych formach wsparcia uwzględniać. To było przede wszystkim założenie o głębokiej zmianie, to znaczy takiej zmianie, która nie obejmuje tylko bieżących działań, które kończą się w momencie, kiedy kończy się projekt, ale takiej zmianie, która zagości bardziej na stałe w szkole, zmieni praktykę pracy nauczyciela, dyrektora, zmieni też doświadczenia uczniów. Stawialiśmy też na systematyczność, to znaczy to, żeby nie kształcić tych kompetencji incydentalnie, ad hoc, przypadkowo, tylko żeby podchodzić do nich systematycznie, metodycznie, żeby umieć je planować, rozwijać i badać, żeby to rzeczywiście była działalność świadoma i planowa, przede wszystkim systematyczna, nie w ramach akcji, tylko w ramach na przykład codziennych lekcji i zajęć. To było też autorstwo, czyli to, że nauczyciel powinien mieć tutaj bardzo dużą autonomię, mieć możliwość wyboru swojego warsztatu pracy, mieć większą samodzielność i taką świadomość tego, jak kształtuje to, co się dzieje u niego na lekcji. To była też różnorodność, czyli to, żeby nauczyciele mogli wybierać szerokiego wachlarza różnych dostępnych metod, praktyk i podejść, czy zadań i z tego budowali właśnie to, co dzieje się na lekcji. Stawialiśmy też na motywację i zaufanie zarówno do nauczycieli, jak i do dyrektorów, ale również do samych uczniów, jak też na uczenie się. I to uczenie się nie tylko uczniów, ale uczenie się również nauczycieli, dyrekcji, a także całej szkoły. No i na współpracę. Współpracę nauczycieli, którą dodaliśmy do projektu i która okazała się w toku projektu i później pod jego koniec jednym z kluczowych warunków tak naprawdę sukcesu rozwijania kompetencji proinnowacyjnej w szkole. Odtworzę cały slajd. Tutaj widzą Państwo, że wsparcie obejmowało zarówno nauczycieli, dyrektorów, jak i uczniów oraz całe szkoły. W przypadku każdego z tych obszarów oferowaliśmy różne formy wsparcia. Nauczycieli zachęcaliśmy do testowania i eksperymentowania z różnymi metodami, a potem ich wdrażania. Dyrektorów zachęcaliśmy również do przyjrzenia się swojej pracy, do zmiany swojego warsztatu, do otworzenia się, do animowania współpracy nauczycieli, do bycia liderem w szkole. I też właśnie kwestia przywództwa edukacyjnego dyrektorów to była druga kluczowa kwestia,
kwestia warunkująca sukces w kształceniu kompetencji proinnowacyjnych, co wynika też z raportu ewaluacyjnego. W przypadku całych szkół zależało nam na zmianie kultury organizacyjnej pracy szkoły i także na takim wątku zmiany przestrzeni edukacyjnej w szkole. Uczniowie, zależało nam również, jeżeli chodzi o uczniów, o poprawienie ich doświadczenia szkolnego, na tym, żeby rzeczywiście ich doświadczenie uczenia się było lepsze i myślę też, że z raportu wynika, że to się w bardzo wielu szkołach i wielu klasach udało. Krótko jeszcze chciałam powiedzieć o cechach szkoły dla innowatora. Jest to 12 wyróżnionych cech szkół, które dobrze byłoby, żeby w szkole zaistniały w pewnym stopniu, żeby możliwe było kształcenie kompetencji proinnowacyjnych. Nie będę tego bardzo szczegółowo omawiać, tylko to przytoczę. Sama prezentacja też będzie oczywiście dostępna w materiałach po konferencji, więc będzie można sobie do tych cech spojrzeć. To, co jest kluczowe, to stawianie rozwoju kompetencji proinnowacyjnych w centrum, czyli jako kluczowego celu szkoły. To się odnosi też do tego, co wcześniej padało w prezentacji pani dyrektor, gdzie była mowa o tym, że jeżeli innowacje nie będą priorytetem, to one się po prostu nie będą wydarzać. Podobnie, jeżeli kompetencje proinnowacyjne i szerzej kształcenie kompetencji przyszłości nie będzie priorytetowe dla szkoły, to również będzie trudno te kompetencje proinnowacyjne rzeczywiście wdrażać. Ważne jest również, żeby w szkołach były stosowane metody nauczania i oceniania aktywizujące oraz to, żeby szkoła miała wizję własnego rozwoju, zmieniała się i uczyła. Szkoła, a i przy okazji powiem, że te zdjęcia, które ilustrują tą prezentację, to są zdjęcia z naszych warsztatów i szkoleń. To są wszystko albo doradcy, albo nauczyciele, albo dyrektorzy, którzy są w projekcie. Także mamy bardzo fotogeniczną załogę. Też ważne jest, żeby nauczyciele byli profesjonalistami, mieli swoją autonomię, mieli możliwość własnego rozwoju i decydowania o tym, co się u nich na lekcjach dzieje, a dyrektor, żeby był liderem zmiany i wspierał nauczycieli właśnie w ich rozwoju i animował współpracę między nauczycielami. Ważna jest również organizacja pracy, która sprzyja uczeniu się przez działanie i doświadczanie. Kolejne cechy szkoły dla innowatora to też to, żeby uczniowie i uczennice czuli się w szkole bezpiecznie, żeby wszystkie osoby, które są w szkole, czuły się szanowane, doceniane i żeby ich głos był słyszalny. Ważne są też relacje szacunku oparte na wspólnocie i podmiotowości. Ważne jest też to, żeby szkoła podejmowała refleksję o swojej roli i przygotowaniu młodych ludzi do dorosłego życia. I ostatnie trzy cechy to jest to, że jest to szkoła, która uczy współpracy, a nie rywalizacji i to uczy tak uczniów, ale również wspiera współpracę nauczycieli, a także współpracę z innymi środowiskami, między innymi z rodzicami, czy także z środowiskiem pozaszkolnym. To także szkoła, która rozwija przestrzeń edukacyjną, tak żeby dostosować ją do potrzeb edukacyjnych i dydaktycznych szkoły oraz szkoła, która stawia na dobrostan. Jeżeli chodzi o działania, które realizowaliśmy, to też nie będę ich rozwijać. To były szkolenia, stacjonarne warsztaty, doradztwo, konsultacje zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli. To był rozwój przestrzeni, realizacja przestrzeni szkolnej oraz dla uczniów wycieczki edukacyjne, wizyty w przedsiębiorstwach innowacyjnych, wizyty przedsiębiorców w szkołach. To jest dosyć taka chmura narzędzi, metod, praktyk dydaktycznych, które były oferowane nauczycielom, o których nauczycielom mówiliśmy. Nauczyciele je testowali, eksperymentowali z nimi. Dużo więcej na ten temat będziecie mogli Państwo usłyszeć w drugiej sesji. Tam te narzędzia będą dużo bardziej szczegółowo opisane, również z przykładami i dobrymi praktykami w szkołach. Wyróżnione są tutaj mocno informacja zwrotna i zadania interdyscyplinarne. Bo zadania interdyscyplinarne rzeczywiście były bardzo ważnym elementem i w wielu szkołach stały się takim stałym elementem pracy nauczycieli.
projekcie powstało również wiele publikacji, wiele narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli. Z reguły jest tak, że jest to jakieś narzędzie połączone z przewodnikiem, który mówi, w jaki sposób to narzędzie wykorzystać. Są też publikacje dotyczące diagnozowania i monitorowania kompetencji proinnowacyjnych, rozwoju nauczycieli i publikacje dotyczące rozwoju kompetencji proinnowacyjnych. Część tych publikacji dostaliście Państwo w materiałach, a resztę zapraszam na stronę internetową Szkoły dla Innowatora. Tam jest bardzo duży zasób wiedzy w postaci zarówno nagrań paneli, webinarów, szkoleń, jak i materiałów, które można sobie pobrać. Bardzo szybciutko powiem też o jeszcze jednym działaniu, mianowicie o rearanżacji przestrzeni szkolnej, która odbywała się w czasach pandemii edukacji zdalnej. Było naprawdę to wyzwanie zarówno dla dyrektorów, jak i dla nauczycieli, ale nam zależało na pokazaniu, że rearanżacja przestrzeni to nie jest remont, to nie jest odmalowanie łazienki czy reparacja dachu, tylko to jest taka zmiana i przystosowanie przestrzeni, żeby łatwiej było w sposób świadomy kształcić kompetencje proinnowacyjne. I naprawdę w wielu szkołach rzeczywiście ta zmiana przestrzeni szła w tym kierunku. To, co jest bardzo zachęcające, to to, że wiele szkół się nie zatrzymało na tym etapie środków otrzymanych z projektu, ale poszły dużo dalej i przekształcają swoje szkoły sukcesywnie. To oczywiście były zmiany w klasach szkolnych, ale to także były zmiany na korytarzach, w przestrzeniach wspólnych, w bibliotekach, w różnych salach były budowane na przykład kąciki wyciszenia, czy też zajęcia poza, czy też zmiana przestrzeni pozaszkolnej. Tutaj jest dosłownie kilka przykładów takich zmian przestrzeń w klasach i na korytarzach. Dużo więcej przykładów znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu, gdzie można to sobie obejrzeć i zobaczyć przykłady właśnie z różnych szkół. To są przykłady ze szkół, które dzisiaj też między innymi są z nami tutaj nauczyciele z tych szkół i dyrektorzy. No i przechodzę do drugiej części prezentacji. Chciałam omówić wyniki ewaluacji końcowej projektu. Raport z ewaluacji jest dostępny na stronie i bardzo serdecznie go polecam, bo szczerze mówiąc jest to projekt, w którym ewaluacja była nie po prostu jednym z działań kończących projekt, podsumowującym i pokazującym, że wszystko się super udało, ale to była ewaluacja bardzo pogłębiona, bardzo świadoma tego, co się dzieje w projekcie. Bartłomiej Walczak i Marta Wąsowska ze Szkoły Edukacji uczestniczyli w całości projektu i cały czas z nami współpracowali. Dzięki temu te wyniki są bardzo pogłębione, bardzo świadome i naprawdę bardzo ciekawe i serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z tym raportem. Była to ewaluacja zarówno bieżąca, ongoing, taka pozwalająca monitorować działania, jak również powstały dwa raporty, raport śródokresowy i raport końcowy, który podsumowywał to, co się udało uzyskać w projekcie. I tak jak widzicie tutaj Państwo, są kryteria przekrojowe zastosowanej ewaluacji w ewaluacji śródokresowej i końcowej, które pokazują, że nie była to po prostu ocena działań, czy podobały się szkolenia, czy nie podobały się szkolenia, ale próba odpowiedzi na pytania dotyczące spójności i to odnoszonej zarówno do samych składowych projektu, ale także do działań wewnątrz każdej ze szkół. To było też pytanie o osiąganie wpływu i to na poziomie zarówno rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, jak i warsztatu pracy nauczycieli, jak i kultury pracy samej szkoły. To była też partycypacja interesariuszy. To był bardzo trudny temat do zbadania, bo projekt, przypomnę, toczył się w dużej części w warunkach edukacji zdalnej i pandemii. I staraliśmy się sprawdzić, na ile udało się włączyć różne osoby, szczególnie uczniów, właśnie w różne procesy dotyczące na przykład rearanżacji przestrzeni, bądź właśnie włączania w wybór różnych metod pracy na lekcji. A to oczywiście także było badanie możliwości skalowania projektu, czyli kluczowa rzecz, tak? Na ile to, co proponujemy w tych szkołach i nawet się sprawdza, na ile jest możliwe do wyskalowania poza te szkoły i pod jakimi warunkami i to w różnej skali, zarówno w skali mikro, mezo czy makro.
Ewaluacja opierała się oczywiście na metodach i ilościowych, które towarzyszyły nam przez cały projekt, jak i metodach jakościowych. Metody jakościowe były dosyć intensywne i mocno pogłębione. Między innymi to była wizyta w każdej ze szkół, rozmowy z dyrektorami, rozmowy z nauczycielami, to tymi z projektu i spoza projektu, rozmowy z uczniami, jak również czasami z rodzicami, a także z zespołem projektowym, z ekspertami, z doradcami, więc rzeczywiście tutaj tych źródeł informacji dla ewaluatorów było bardzo dużo. I no i tak, no najważniejsza dana, w raporcie jest dosyć szczegółowo opisane, w jaki sposób zostało to wyliczone. Wybrałam najprostszy wykres, tam jest dużo bardziej skomplikowanych wykresów, więc zachęcam. Ale no wynik jest taki, że około 76%, u około 76% uczniów nastąpił wzrost kompetencji proinnowacyjnych. To są dane ilościowe z przeprowadzonych w szkołach porównań przed i po. Ale oczywiście jest to obudowane również całą takim częścią jakościową do pytania o ten wzrost kompetencji, więc to jest również coś bardzo, bardzo ciekawego. No i oczywiście padło kluczowe pytanie, że jest wzrost, ale co spowodowało, że ten wzrost nastąpił, co spowodowało, że w niektórych przypadkach tego wzrostu nie było. I tutaj było wskazanych kilka kluczowych czynników. Najważniejszym, który przynajmniej wyłaniał się z rozmów z nauczycielami, dyrektorami i samymi uczniami, to była współpraca. Współpraca uczniów w klasie. Współpraca, czyli praca w parach, praca w grupach i bezpośrednie ich interakcje. I to, co jest ciekawe, to to, że w trakcie wywiadów jakościowych, wywiadów i rozmów, zarówno nauczyciele, jak i też sami uczniowie podkreślali, że widzą różnicę w klasie objętej wsparciem i to widzą różnicę na przestrzeni czasu, czyli porównują tych samych uczniów wcześniej i obecnie, ale także widzą te różnice w porównaniu z klasami, które nie brały udziału w projekcie. I to też jest istotne. Potwierdzali to również sami uczniowie, którzy sami wskazywali, że widzą zmiany u siebie, widzą to, że się zmienili. Na tych slajdach dotyczących ewaluacji zrobiłam w ten sposób, że z lewej strony są wnioski, z prawej strony są przykłady cytatów. Ja tych cytatów czytać nie będę, ale zachęcam do zobaczenia. Tych cytatów jest bardzo dużo w samym raporcie i one naprawdę bardzo dobrze pokazują to, jak wygląda myślenie i ocena tego projektu przez nauczycieli, dyrektorów i przez samych uczniów, co jest z mojej perspektywy było akurat najbardziej ciekawe. I co dała ta współpraca? No bo mówimy, że uczniowie powinni współpracować w klasie, ale co to de facto uczniom daje? Dało to uczniom poprawienie umiejętności komunikacyjnych. Można to było też zaobserwować poprzez zwiększoną chęć na przykład pomagania sobie wzajemnie w trakcie lekcji. Też sami uczniowie wskazywali, że dzięki współpracy łatwiej im się uczyć. I co ciekawe, to również dotyczyło to sytuacji zajęć online, w edukacji zdalnej, czyli uczniowie częściej włączali kamerki, częściej się aktywnie wypowiadali, lepiej pracowali w grupach, więc nawet w tak niekorzystnych sytuacjach też można było tą zmianę zaobserwować. Uczniowie klas projektowych byli bardziej samodzielni, byli też odważniejsi, pewniejsi siebie i potrafili dbać o swoje sprawy, byli też lepiej zorganizowani. Co jest ciekawe, to nauczyciele sami mówili, że uczniowie teraz zaczęli załatwiać sprawy mailowo, już nawet rodziców to nie wdrażają, tylko sami się skrzykują, zgadują, co potrzeba i piszą do nauczyciela, że potrzebują to i to. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony jest to więcej pracy, ale jest to jeden z właśnie przejawów tych większego zorganizowania, większej aktywności samych uczniów. Uczniowie również wykazują się większą inicjatywą, to zarówno na lekcji, jak i poza lekcją w szkole, ale także w działaniach, aktywnościach pozaszkolnych. Włączanie się różne inicjatywy również ogólnoszkolne i pozaszkolne. Ja chyba coś źle? Nie, dobrze.
W klasach projektowych wzrosła również motywacja do nauki. Uczniowie chętniej angażowali się w różne zadania, wychodzili z inicjatywą i propozycjami i zaczynali przejmować odpowiedzialność za swoją naukę. Co ciekawe, ma to również swoje odzwierciedlenie w zmianie postawy nauczycieli, którzy z kolei wykazywali większą skłonność czy refleksję do tego, żeby oddać uczniom większą odpowiedzialność za naukę, co wcale nie było łatwe i było trudnym zadaniem, ale widać było, że ten poziom zaufania i też świadomość tego, że uczniowie również powinni i mogą brać odpowiedzialność za swój proces uczenia się, było widać też u nauczycieli tą zmianę. Dzieci w klasach projektowych nie boją się popełniać błędów i podejmować ryzyka. Oczywiście to takie jest stwierdzenie kategoryczne. Chodzi o to, że znacznie mniej boją się popełniać błędy i mniej obawiają się ryzyka. Oprócz pracy w parach i grupach i współpracy w klasie, praca z błędem była rzeczywiście jedną z takich ważnych praktyk dydaktycznych, ważnych aktywności, które bardzo wspieraliśmy i również wiele materiałów na ten temat znajdziecie zarówno na stronie Szkoły dla Innowatora, jak i w materiałach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tam jest rzeczywiście tego dużo. Natomiast widać to było u uczniów. Mi z raportu przypadł do gustu bardzo taki cytat z obserwacji lekcji, gdzie jedna z nauczycielek w trakcie lekcji się po prostu pomyliła i jeden z uczniów bardzo spokojnym tonem powiedział: proszę pani, proszę się nie przejmować, to jest naturalne, że człowiek się myli, jak się uczy. Więc to było bardzo takie wzruszające i też taka wiedza, po co ktoś się rzeczywiście myli i że to się nic takiego strasznego nie dzieje. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo, no takich cytatów jest tam sporo w raporcie, odsyłam. Badaliśmy też zmianę w szkole i rzeczywiście, chociaż sama skala badania na 20 szkołach nie dała takich jednoznacznych wyników co do głębokości tej zmiany, ale widać było, że nastąpiła zmiana i trzeba by tak naprawdę poświęcić oddzielne badanie, żeby tą zmianę zaobserwować i też pewnie wrócić do szkół po jakimś czasie, wtedy można by coś więcej powiedzieć. Natomiast na pewno zaobserwowano zmiany w pracy nauczycieli i to zarówno na poziomie zasobów, technik uczenia czy postaw. I mamy tutaj te przykłady, czyli na przykład większe wykorzystanie informacji zwrotnej zamiast takiego oceniania stopniem, też praca z błędem, wspieranie współpracy w klasie, stosowanie różnych bardzo metod, zarówno drobnych interwencji, jak i z przemodelowywania sposobu pracy w klasie, wynikające właśnie z tego, że nauczyciele no, mają znacząco większy wachlarz tych narzędzi, którymi się posługują, które znają i które przetestowali, więc mogą tak naprawdę nauczyciele projektowi znacznie swobodniej z różnych tych szuflad wybierać sobie te narzędzia, które im się przydają w danym momencie, mają też większą odwagę i swobodę w takim działaniu. Bardzo ważnym elementem w klasach było we współpracy nauczycieli i w szkołach było wdrażanie i realizacja zadań interdyscyplinarnych i to rzeczywiście przejawiało się zarówno w warsztacie pracy nauczycieli, jak i w tym, o czym mówili dyrektorzy i uczniowie. I to, o czym mówiłam, że zmieniła się w sposób zauważalny podejście nauczycieli do ich roli z pozycji takiej osoby, która jest odpowiedzialna za każdy element uczenia się do takiej osoby, która bardziej wspiera, modeluje i pozwala na większą swobodę uczniom wtedy, kiedy oni są już na to gotowi i też nauczyciele potrafią powoli rozpoznawać, kiedy jest ten moment i kiedy zmniejszać tą kontrolę. Udzielają również więcej i w miejscu oceny punktowej jest więcej informacji zwrotnej, a także taka umiejętność refleksji i zastanawiania się nad własnymi praktykami. I to, co mówiłam wcześniej, że nauczyciele są również bardziej odważni, jeżeli chodzi o eksperymentowanie, o sprawdzanie różnych nowych technik i sposobów działania. Podkreślali też relacje w obrębie zespołu. To rzeczywiście było widać, że nauczyciele, którzy byli nauczycielami w projekcie, bardzo na sobie też polegali, współpracowali, zżyli się ze sobą i też również przyczyniły się do tego zadania interdyscyplinarne, które siłą rzeczy wymagają współpracy co więcej niż jednego nauczyciela, więc też i rzeczywiście z jednej strony było to coś, co mogli oferować uczniom, a z drugiej strony też coś, co bardzo budowało ich współpracę.
Dyrektorzy. No cóż, z dyrektorów trudniej było wycisnąć jakieś informacje na ich temat. Z reguły koncentrowali się, mówili o swoich nauczycielach, najczęściej w samych superlatywach, jakich mają cudownych nauczycieli. Trudniej było od nich dostać informacje dotyczące ich własnego warsztatu. I tutaj to, co widać było, to to, że w przypadku dyrektorów, którzy byli na początku swojej drogi zawodowej, tam rzeczywiście dużo większa nastąpiła zmiana, czyli mogli w dużo większym stopniu skorzystać i wdrożyć te techniki, metody pracy, skorzystać z doradztwa czy z sieci wsparcia w większym stopniu. Natomiast to, co się potwierdziło, to to, że w przypadku takiego modelu przywództwa lidera edukacyjnego, przywódcy, który wspiera swoich nauczycieli, który animuje współpracę, który oddaje pole nauczycielom i daje im swobodę do działania, w tych szkołach rzeczywiście wzrost kompetencji proinnowacyjnych uczniów był wyższy. I właśnie o współpracy nauczycieli i o tym przywództwie edukacyjnym dyrektora będziemy mówić w trakcie sesji trzeciej naszej konferencji. Oczywiście mówili również o trudnościach i tutaj wiadomo, że powoływa się przede wszystkim na pandemię, a wynikającą również z tego edukację zdalną, edukację hybrydową. Mówili również o przepracowaniu i to nie tylko nauczycieli, ale także uczniów i przemęczeniu uczniów, no i również dyrektorów, czyli przepracowanie dyrektorów, ogromna samotność dyrektorów i takie zmaganie się z trudnościami, no wynikającymi po prostu. Nikt nie znał odpowiedzi na pytania, a dyrektor jakoś musiał je znać. Więc to było rzeczywiście wyzwanie. Zmieściłam się w czasie. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję i zapraszam na pozostałych.